szanowni państwo, wszystko gra, odcinek 28 i on jest o tym, że pojechałem na koncert, z tym, że koncert solowy, bo ktoś powie, no przecież dopiero co jechał na koncert i był o tym odcinek. Tak, dzisiaj, szanowni państwo, pojechałem na koncert solowy, Tetno, Instrumenty Świata, takie koncerty też gram, właśnie w tym roku najwięcej właśnie takich koncertów zagrałem. I w ogóle miałem taką jakby mini traskę, można powiedzieć. Teraz trasy koncertowe to niezwykła rzadkość. Miałem taką mini traskę, koncert w Ośrodku Kultury w Śremie, potem dzień nagraniowy na płytę chóru Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po drodze jeszcze odwiedziłem okolica studio, ale to jest inny wątek, o nim pewnie niebawem też wspomnę. I co? I trzeciego dnia zagrałem koncert solowy w Józefowie, w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie, koło Warszawy. No i właśnie dzisiaj takie trzy fragmenty z tego koncertu chciałbym zaprezentować. Będą to absolutnie rzeczy improwizowane, wyimprowizowane, bardzo trudne słowo. Tutaj właśnie, uwaga, odbywa się jazda konna, będzie to widać. Tak, widać, szanowni państwo. Uwaga. Więc będą to takie trzy improwizowane fragmenty. Pierwsza improwizacja będzie na handpanie. Jest to instrument, który państwo już znają, bo pojawiał się kilkukrotnie, a nawet jeden z odcinków był dokładnie handpanowi poświęcony. Potem będzie wątek gry na przedmiotach i będzie improwizacja na kuli inwalidzkiej oraz na czajniku. W ogóle ten wątek gry na przedmiotach, szanowni państwo, poruszony w pierwszym odcinku, niebawem znowu mocniej wróci. Dzisiaj taka tego zajawka. I na zakończenie coś bardziej pod nóżkę. Improwizacja z wykorzystaniem drumli oraz odrobiny elektroniki. To połóweczka i zapraszam. Szanowni państwo, ja mam takie dwa motta, można powiedzieć, mojej działalności artystycznej. Pierwsze z nich, nie pamiętam, kto jest jego autorem, jest takie, że jak ktoś nie umie grać, to się obstawia sprzętem. No i ja właśnie, szanowni państwo, dość mocno się tym sprzętem obstawiam. Tak mniej więcej wygląda właśnie zestaw na moje koncerty solowe. Natomiast druga sentencja, wypowiedziana przez Marzenę Lamchłoniewską, którą już państwo znają z moich wcześniejszych odcinków, jest taka, że to nie sztuka zagrać na scenie, na instrumencie, na którym potrafi się grać. No i właśnie ja to sobie też bardzo mocno wziąłem do serca i dlatego biorę na te koncerty, moje pokazy, warsztaty, bardzo dużo różnych instrumentów. No i właściwie można powiedzieć, że ja tak zwyczajnie po prostu wydobywam z nich dźwięki i próbuję to złożyć w jakąś całość. Ważna rzecz, moje koncerty zawsze są z użyciem loopera, czyli takiego urządzenia, które pozwala mi w czasie rzeczywistym nagrywać pewne frazy, potem do nich dogrywać. Kto ogląda serię, to wie, jak looper działa. Dobra, to co, pierwszy fragment, handpan. Thank you.
No dobrze, i drugi fragment, granie na przedmiotach, krótka improwizacja na kuli inwalidzkiej i czajniku. Szanowni Państwo, to jeden z najstarszych instrumentów świata wykonywanych przez człowieka z metalu. I kiedyś tam, jak szukałem w internecie rzeczy, to nie pamiętam. Na pewno znalazłem informację, że już legioniści rzymscy grali na drumlach, a ona chyba wcześniej już była używana. Może ktoś wie i mnie troszeczkę doedukuje. Proszę do mnie napisać, można w komentarzu wrzucić informację. W każdym razie dowód na to, że prawdziwa muzyka elektro powstała dużo wcześniej niż my myślimy, że powstała. Thank you.
No i szanowni państwo, to jest zasadniczo jakaś taka nietypowa dość sytuacja, bo miałem pojechać na koncert, a okazuje się, że dojechałem do domu. Tu nawet widać element placu zabaw moich dzieci.